Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. To najpiękniejszy czas w roku. To czas wyjątkowy i magiczny, przepełniony radością, miłością, rodzinnym ciepłem. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytchnienia codziennych problemów i błogosławieństwa w przyszłym roku. Życzę zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego Nowego Roku, a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych życzą zarząd oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, a także prezes zarządu Grzegorz Kozłowski. Trzydziesty dzień grudnia, piątek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. To ostatni nasz serwis informacyjny w tym roku i chcemy się pochwalić wynikami badań, które dotyczą naszej telewizji. Otóż Telewizja Bolesławiec jest na trzecim miejscu na Dolnym Śląsku pod względem zasięgów telewizji lokalnych. To wynik obiektywnego badania, które po raz pierwszy dla telewizji lokalnych w całym kraju prowadzi Krajowy Instytut Mediów. W zestawieniu ogólnopolskim plasujemy się w pierwszej 15 wśród 117 telewizji lokalnych w całym kraju. Krajowy Instytut Mediów to nowa instytucja państwowa, powstała w 2021 roku, która zajmuje się m.in. badaniem mediów w kraju. Prowadzi szeroko zakrojone badania konsumpcji mediów w Polsce zgodnie z metodologią badawczą zapewniającą reprezentatywność badań oraz z uwzględnieniem standardów wypracowanych przez rynek mediów. W tym roku Instytut po raz pierwszy przeprowadził badania zasięgu telewizji lokalnych działających w Polsce. W skali kraju jest to 117 stacji telewizyjnych rozprowadzających swój sygnał w sieciach kablowych. W porównaniu tych zasięgów na Dolnym Śląsku Telewizja Bolesławiec plasuje się na trzecim miejscu wśród 12 takich stacji działających w regionie. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Dotąd nie mieliśmy takiego obiektywnego narzędzia, dzięki któremu można było oszacować zasięg i oglądalność naszej telewizji. Miło jest wiedzieć, że możemy docierać do tak wielu odbiorców, bo nasz zasięg to ponad 108 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Ten wynik jest trzecim w regionie po wrocławskiej telewizji Echo i lubińskiej telewizji regionalnej. Ich wyniki to 124 i 113 tysięcy osób. Zestawiając zaś zasięg telewizji Bolesławiec ze 117 telewizjami lokalnymi w całym kraju, to daje to miejsce 14 i 17, w zależności od okresu, w którym prowadzono badanie. Krajowy Instytut Mediów, przeprowadzając swoje badania, oddał wielką przysługę wszystkim telewizjom lokalnym w kraju. Takich stacji jak nasza po prostu nie stać na prowadzenie czy zlecenie podobnych badań. A reklamodawcy czy zleceniodawcy chcieliby wiedzieć, do jak wielu widzów docieramy. W końcu możemy więc zaprezentować zewnętrzne, obiektywne i rzetelne wyniki badań. Krajowy Instytut Mediów przeprowadził też badanie zasięgów stacji radiowych na Dolnym Śląsku. Najbliższe bolesławianom muzyczne radio z Jeleniej Góry plasuje się na siódmym miejscu w regionie z zasięgiem ponad 44 tysięcy słuchaczy. W badaniu zasięgów Krajowy Instytut Mediów zastosował metodę badania ilościowego, polegającą na wywiadach telefonicznych wspomaganych komputerowo KATI. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. o zatrzymaniu przez boleseckich policjantów czekoladowego złodzieja. Dlaczego tak go nazwano? O tym w krótkiej informacji. Boleseccy policjanci poszukują dwóch złodziei, którzy z drogerii ukradli 9 perfum o wartości ponad 2300 zł. Ich wizerunki zarejestrował sklepowy monitoring. Osoby, które mogą udzielić informacji o ich tożsamości, proszone są o kontakt z policją. Komenda Policji w Bolesławcu poinformowała o zatrzymaniu czekoladowego złodzieja.
To 35-letni mieszkaniec Bolesławca, który w jednym ze sklepów ukradł 170 czekolad. Udało się go ustalić dzięki sklepowemu monitoringowi. Mężczyzna był już znany policji z innych kradzieży. Grozić mu będzie kara więzienia do 5 lat. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Chętni na to stanowisko muszą poczekać do 20 stycznia, gdy rozpocznie się postępowanie konkursowe. Zakończy się ono 30 czerwca 2023 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór dla osób działających w branży aerospace na wyjazd na 15. edycję European Space Conference. Konferencja odbędzie się od 24 do 25 stycznia 2023 roku w Brukseli. Urząd Marszałkowski zapewnia transport lotniczy i na miejscu zakwaterowanie oraz wyżywienie. Nabór zakończy się we wtorek 3 stycznia. Nie ustaje w Bolesławcu budowa nowych budynków z mieszkaniami. Te inwestycje realizują i realizować będą i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, i lokalni przedsiębiorcy. Najbliższe lata to możliwość powstania w mieście 1000 nowych mieszkań. Przyszły rok zapowiada się w Bolesławcu na rok wzmożenia inwestycji mieszkaniowych. Przez ostatnie lata ciągle powstają w mieście nowe budynki mieszkalne w wielu lokalizacjach. Rok 2023 będzie w tym względzie pewnym przełomem, bo budownictwo mieszkaniowe dotyczyć będzie lokalizacji, które nie były dotąd kojarzone z tego typu inwestycjami. Nasza bolesławska miejska spółka, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rozpoczyna budowę kolejnych domów przy ulicy Zwycięstwa na miejscu dawnej przychodni, ale oprócz tego mamy kilku przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na budowę mieszkań i są to przedsiębiorcy bolesławieccy, deweloperzy. Bolesławianie już widzą sporą inwestycję mieszkaniową przy ulicy Staroszkolnej, na terenie, który niegdyś zajmowały torowiska kolejowe prowadzące do Bolesławieckiego Dworca Wschodniego. Tu widać już budowę nowych obiektów, wysokich obiektów, wieżowców mieszkalnych przy ulicy Staroszkolnej. Ja mam wciąż informacje o kolejnych powstających osiedlach mieszkaniowych zarówno na lewobrzeżnej części miasta, czyli w okolicach ulicy Zabobrze. Widziałem już, niestety nie mogę Państwu dzisiaj tego pokazać, widziałem wizualizację dużych osiedli mieszkaniowych. Jedno z nich ma powstać po prawej stronie ulicy Kościuszki, na terenie po zakładach ceramicznych, po części zakładów ceramicznych. Na tym terenie ma powstać 600 mieszkań. A kolejnym terenem pod budownictwo mieszkaniowe ma być obszar, na którym funkcjonował piaskowiec przy ulicy Polnej. W sumie więc w najbliższych latach może powstać w Bolesławcu 1000 nowych mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. To już ostatni serwis w tym roku, dlatego życzę Państwu dosiego roku i do zobaczenia już w 2023 roku. Najbliższej nocy w Bolesławcu temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie do 13. Wilgotność powietrza wyniesie 85%. Zachmurzenie będzie duże, a rano mają się pojawić opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 20 km na godzinę z południowego zachodu. W noc sylwestrową będzie ciepło, bo termometry wskażą 13 stopni Celsjusza. Taka temperatura utrzyma się też w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie duże, umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali i w ciągu dnia zacznie rosnąć. Wiatr do 18 km na godzinę z południowego zachodu.
Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.